Francisco, cicho. Jestem okropnie obolały. Pośpieszcie się. Zanim doktorek się obudzi. Wiem, wiem. Szybciej. Nareszcie wolne. Zapytali starego mędrca. Powiedz nam, mędrcze, zdanie, które może zostać użyte w każdej chwili naszego życia. A on odpowiedział. W życiu wszystko jest możliwe. W życiu wszystko jest możliwe. Nie chcę, żeby to miejsce przestało istnieć. Ale to ostatnia noc. Proszę mi dać więcej czasu. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby odzyskać pani biżuterię. Zniknięcie biżuterii zbiegło się w czasie z zaproszeniem Violetty. Moja kochana Violetta zaprasza mnie do Rio. To znak. Wierzy pani w znaki? Oczywiście. Cierpienie i radość do nich należą. Tutaj od dawna nie czułam radości. Czas stąd wyjechać. Uciekajmy, zanim ktoś wróci. Niech mi pan da swoją broń. Po co? Sierżant może tu wrócić. Proszę broń. Chcę zabić tego głupiego doktorka. Nie pozwolę panu. Strzelając do ludzi, obudzi pan strażników, a hałas zwróci uwagę ludzi na zewnątrz. Niech mi pan da klucz do jego celi. Możemy to załatwić bez hałasu. Niech pan otworzy jego celę. Czy pan oszalał? Nienawidzę tego człowieka. Chcę mu poderżnąć gardło. Ryzykuję własne życie, ratując pana, a pan wciąż szuka nowych kłopotów. Idziemy stąd. Stał się pan nagle tchórzem? Nie, dobrze mnie pan zna. Gdybym był tchórzem, nie przyszedłbym po pana. Nienawidzę tego drania. Powinien zginąć. To on mnie tutaj najbardziej poniżał. Jeśli pan go zabije, podpisze pan na siebie wyrok śmierci. Stanie się pan zbiegiem i trafi na szubienicę. Niech pan nie szuka guza i cieszy się, że udało nam się pana uwolnić. Proszę o klucz. Nie dam go panu. Idziemy szybko. Jak pan chce. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Chcę porwać Izaurę. Chodźmy stąd. Pan Martinio też brał w tym udział? Był naszą przynętą. Przyniósł butelkę wódki. Znamy strażnika Rosauro. Nie umie się oprzeć poczęstunkom. Od razu wypija wszystko. Stał się pan doskonałym strategiem. Wszyscy są pijani. Prawo zabrania pijanym posiadania broni. Uwolni ich od niej. Kiedy mam broń, czuję się jak nowonarodzony. Co pan zamierza? Chcę jechać po Izaurę. Pomogę panu, ale najpierw musi mnie pan wysłuchać. Mam plan. Chodźmy. Po drodze wszystko mi pan opowie. Wszyscy się smucą, bo zamyka pani burdel. Trudno. Zaczęłam karierę bardzo młodo i nareszcie mogę przejść na emeryturę. Co teraz pani zamierza zrobić ze swoim życiem? Stanę się szanowaną i poważaną damą. Będę damą do towarzystwa pewnej bogatej dziewczyny z Rio de Janeiro. Zamieszkam w pałacu. Zmienię nawet nazwisko, może nawet wyjdę za mąż i zapomnę o przeszłości.
Nie chcę pamiętać, że byłam ladacznicą i burdel mamą. Co się stanie z tym domem? Czeka go szlachetne przeznaczenie. Violetta chce tu zrobić sierociniec, gdzie będą miały dom niechciane dzieci. Najczęściej te, które rodzice porzucają pod kościołem. Nie spodziewałam się tego. Burdel zamieni się w sierociniec. Odwiedzę w zamku Donię Genivadę Espolete. No cóż, mam dla ciebie zaproszenie. Dla mnie? Jakie? Nie mogę cię zabrać do domu, bo jest niewielki. Ja mieszkam z chorą starą matką. Ale zapewnię ci pokój w pensjonacie, gdzie będziemy mogli się spotykać. Naprawdę? Wiem, jak bardzo zależy ci na porzuceniu tego stylu życia. Kiedy odeszłaś, zrozumiałem, że bardzo mi na tobie zależy. Mówię poważnie. Moi drodzy, głowa do góry. Bawmy się, to ostatnia noc w domu Serafiny. Fernando, zagraj nam coś wesołego, żeby wszyscy poczuli się szczęśliwi. Jestem zły na Rozę, ojcze. I masz rację. Pamiętaj jednak, że Bóg każe wybaczać. Jestem zranionym człowiekiem. Roza nie jest kobietą dla mnie. Sam nie wiem. Roza okropnie cierpi. Zazdrości i załże tak bardzo. Tak bardzo, że jest gotowa popełnić jakieś szaleństwo. Ale kocha cię z całego serca. Zawsze bardzo ją kochałem. Była moją pierwszą kobietą i zakochałem się w niej, ale teraz przypomina diabła w ludzkim ciele. Jest taka sama jak ty. Naprawdę tak uważasz? Tak. Raz kochasz Rozę, za chwilę Izaurę, a jeszcze później Molekę. A teraz znowu wolisz Rozę. Moje życie tak się zmieniło, że wróciłem do mojej pierwszej kobiety. Sam nie wiem, czy nadal ją chcę. Panie Belchior, dokąd się pan wybiera taki elegancki? Idę do domu Serafiny. Wyprawia dzisiaj pożegnalne przyjęcie, zamyka burdel. Wiecie dlaczego? Bo pan Leoncio ukradł jej biżuterię. Nieźle, co? Ona też mnie nie chce, śmiała się ze mnie. A teraz ja będę się śmiał z niej. Już panu mówiłem, że nie może pan nosić w sercu żalu. Niech pan idzie i dobrze się bawi. Nie pójdziecie ze mną? Przyjęcie na pewno będzie udane. Nie, zamierzamy pilnować Izaury. Nie mam dzisiaj ochoty na zabawę. Ja też nie wyjdę, bo uważam, że kobietę należy kochać, żeby z nią być. Poza tym jestem narzeczonym Rozy.
Ona nie jest dla ciebie, Andre. Przepraszam, pójdę już, bo nie chcę stracić dobrej zabawy. Leoncio, ten drań uciekł. Straż, sierżancie, na pomoc. Leoncio uciekł. Mój Boże, Izaura znowu jest w niebezpieczeństwie. Na pomoc, straż, sierżancie, pomocy. Leoncio jest na wolności. Izaura jest w niebezpieczeństwie. Moja kuzynka także. Pomocy, sierżancie. Rosauro, niech ktoś się odezwie. Nasi ostatni goście już wyszli, a inni położyli się już spać. Pan Geraldo pojechał do rodziny. Twoja mama jest chyba na nas zła z powodu naszego wyjazdu. Nie, wypiła trochę wina i wcześniej się położyła. Jest naprawdę szczęśliwa. Zgodziła się wyjść za pułkownika Sebastiału. To jej wielka miłość. Kto by pomyślał, że pobiorą się po tylu latach? A my nareszcie jesteśmy małżeństwem. Izaura jest wolna, a wkrótce wyjdzie za mąż. Chcę tylko, żeby Diogo wyszedł z więzienia, a wtedy wszyscy będziemy szczęśliwi. Nasz ślub. Ślub Izaury i pana Alvara. Potem pułkownika i Doni Giocondy. Tyle ślubów jednocześnie. Co się stało? Ktoś umrze. O czym ty mówisz? Znowu to przeczucie. Stanie się coś bardzo złego. Nie, nie. Nie, to tylko strach. Wszystko będzie dobrze. Nie będzie. Kiedy ten obraz pojawia się przed moimi oczami, zawsze kogoś spotyka śmierć. Znowu widziałam śmierć. Występują. Niewolnica Izaura, odcinek 146. Po długim namyśle uznałem, że chcę się ożenić z Donią Giocondą. Zawsze uważałem, że mężczyzna musi robić w życiu wszystko, żeby być szczęśliwym. A kobieta nie? Oczywiście, że też. Miałem na myśli człowieka ogólnie, nie tylko mężczyznę. Każdy z nas ma prawo do szczęścia. Popieram pułkownika i gratuluję kuzynowi zaręczyn z Donią Giocondą. Bardzo dziękuję, kuzynko. Muszę wyjaśnić moim dzieciom, że zawsze szanowałem pamięć po ich matce. Ale ona nie żyje od wielu lat. Było mi z nią dobrze. Niech Bóg ma ją w swojej opiece.
Zapewniam, że nigdy jej nie zapomnę, ale po tylu latach samotności uznałem, że czas rozpocząć życie na nowo. Oczywiście nigdy bym się nie zdecydował na ślub z Donią Dżekondą, gdybym nie miał pewności, że łączy nas silne uczucie. Mam nadzieję, że będziecie ją traktować z szacunkiem, na jaki zasłużyła. Chcę poznać wasze zdanie. Chcę się dowiedzieć, co myślicie. Co myślicie o moich zaręczynach? No powiedzcie. Chcę poznać wasze zdanie. O que acham desta novidade? Papai. Tato. Nie mam nic przeciwko temu. Przeciwnie, cieszę się. Moja córeczka. Moja kochana. Popieram Elenę. Życzę wam jak najwięcej szczęścia. Synku. O ile zdołałam poznać Donię Dżekondę, zauważyłam, że potrafi uszczęśliwić mojego kuzyna. Bardzo dziękuję, kuzynko. Malwina, nie powiesz mi nic w związku z moją decyzją dotyczącą ślubu? Oczywiście, że ją popieram. Z całego serca. Modlę się, żebyście byli szczęśliwi. Czyli jeżeli tak, jak ja nie potrafiłam. Moja córeczka. Będziesz jeszcze szczęśliwa. Będziesz. Pewnie nie z Leonsiem, ale z kimś innym. Moje kochane dzieci. Kuzynko, chcę wam podziękować. Zależało mi bardzo na waszym błogosławieństwie. Gratulacje. Może napijemy się szampana, żeby uczcić tę chwilę. Moja przyszła żona, Donia Dżekonda, jest bardzo wymagająca. Będę miał duże trudności, żeby ją uszczęśliwić. Najpierw wyjedziemy na długi miesiąc miodowy do Europy. Po powrocie zamieszkamy w nowym domu sami. Tę haciendę zostawiam wam. Przepraszam, że nie odwiedziłem cię wcześniej. Na pewno jesteś bardzo zajęty przyjęciami urządzanymi przez te hołote z Campos. Zostawiasz matkę i siostrę zupełnie same w pensjonacie. Przecież macie siebie, nie jesteście same. Wiesz, co mama chciała przez to powiedzieć? Najpierw byłeś świętować wolność tej głupiej niewolnicy. Dobrze, że ciebie tam nie było, bo zepsułabyś zabawę. Musiałam stanąć w drzwiach, żeby nie wyszła. Na pewno by cię wyrzucili. A teraz byłeś na ślubie hrabiny z ojcem niewolnicy. Ciebie by nie zaprosili, bo powiedziałaś zbyt wiele w domu hrabiny. Nigdy nie potrafiłaś być dyskretna. Geraldo już się nami nie przejmuje. Myśli tylko o Doni Malwinie. Przyszedłem do was. Branka, lepiej się już czujesz? Tak. A więc podejrzenie, że jesteś w ciąży, jest bezpodstawne. Branka. Chyba nie ukrywałabyś przede mną, że jesteś w ciąży z tym draniem Leonsiem. Powiedz prawdę.
Powiedz. Za kogo mnie uważasz, braciszku? Znam cię i wiem, że potrafisz kłamać. Obrażasz mnie? I tak już mnie zdradziłeś? To nieprawda. Jak to nie? Przecież to ty zawiadomiłeś Alvara o ślubie Izaury z ogrodnikiem. Powiedziałeś mu o sfałszowanych listach. Nie zdradziłem cię. Wymyśliłeś to sobie. Wcale nie. Gdybyś nie był taki wścibski, Izaura byłaby już po ślubie z tym koszmarnym garbusem. A Alvaro byłby wolny i mógłby się ze mną ożenić. Alvaro nigdy by się z tobą nie ożenił. Nawet gdyby Izaura była żoną Belchiora. Mówiłem już, że on cię traktuje jak siostrę. Nawet gdyby Izaura umarła, Alvaro nie widziałby w tobie swojej żony. Jeszcze się przekonasz. Zapomnij o tym. Alvaro pojutrze ożeni się z Izaurą. Co? Alvaro pojutrze weźmie z nią ślub? Niemożliwe. Nie zdążę. Nie chcę. Z czym nie zdążysz? Co ty znowu knujesz? Nic. Nie powiem ci ani słowa, bo zaraz wszystko wygadasz swojemu przyjacielowi. Mamo, do tego ślubu nie może dojść. Jeśli dojdzie, wszystkie moje marzenia się skończą. Córeczko, co z tobą będzie? Boże Wszechmogący, chroń nas. Błagamy cię. Chcę podziękować za wszystko, co otrzymałam. Od lat marzyłam o wolności. A teraz moje marzenie się urzeczywistniło. Jestem taka szczęśliwa z powodu mojego ślubu. Dziękuję ci, Boże, za to, jak mi wynagradzasz moje cierpienia. Dziękuję za miłość, która przepełnia moje serce. To miłość do ciebie, Panie, do życia, do wszystkiego, co mnie otacza. Miłość do mojego narzeczonego, do ojca, do przyjaciół. Dziękuję ci za wszystko, co w sobie noszę. Ta miłość przezwycięży wszystko. Amor pelo meu pai, meus amigos. Obrigada, meu Deus, por todo o amor que guarda em mim. E é muito. E é forte. E poderoso. Álvaro. Olá, Geraldo. Wejdź. Bom dia. Bom dia. Witaj. Szykuję się do odwiedzenia mojej narzeczonej. Jutro ślub. Widzę, że wstałeś zadowolony. Oczywiście. Czuję, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. A ja odwiedzę Donię Malwinę. Nie mam tyle szczęścia, co ty. Daleko jeszcze do mojego ślubu z Donią Malwiną. Muszę najpierw stoczyć trudną walkę, żeby zdobyć jej serce. Przynajmniej rozwiodła się już z mężem. W tej sprawie odniosłaś zwycięstwo. Dodajesz mi otuchy. Ale ja ją naprawdę kocham. Będę szczęśliwy, kiedy wreszcie zostanie moją żoną.
To naturalne, że Donia Malvina potrzebuje trochę czasu przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Muszę się uzbroić w cierpliwość, wiem. Co jeszcze cię martwi? Znam cię i widzę, że coś cię gnębi. Moja siostra nie może się pogodzić, że żenisz się z Izaurą. Z czasem na pewno tak się stanie. Żal mi Branki. Jest nieszczęśliwa i wciąż coś jej dolega. Przykro mi, ale myślę, że ja nic na to nie poradzę. Wiem. Podoba się panu mój plan? Jest doskonały. Codziennie rano Izaura przechadza się po ogrodzie sama. Tym razem będę tam na nią czekał. Nie możemy tracić czasu, musimy to załatwić szybko. Oczywiście. Nikt nas nie może zobaczyć. Dzień dobry. Witam, panienkę. Nie nazywaj mnie tak. Dla ciebie zawsze będę Izaurą. Dobrze, panienko. Nie wierzę, że mój narzeczony próbował cię pocałować. Bo nie chcesz. Uważasz go za świętego, ale on nie jest święty. Czy kiedyś wreszcie skończysz się ze mną kłócić i przestaniesz mi źle życzyć? Trudno. Jeśli nie chcesz, nie musisz mi wierzyć. Alvaro wkrótce przyjedzie. Jest na ciebie wściekły. Niech przyjeżdża. Powiem mu prawdę prosto w twarz. Nie mam się czego wstydzić. Zaprzeczę, a ja uwierzę jemu, nie tobie. Nie rozumiem cię. Nie uda ci się powstrzymać naszego ślubu, ani zniszczyć mojego szczęścia. Powiedzieliśmy twojemu ojcu, że chcemy cię kupić, żeby zwrócić ci wolność. Naprawdę? Co odpowiedział? Że się zastanowi. Na pewno się zgodzi. Doña Gioconda także bardzo chce, żebyś dostała list wyzwoleńczy. To tylko kwestia czasu. Wybacz mi wszystko, co ci zrobiłam. Jeśli pomożesz mi odzyskać wolność, obiecuję, że będę twoją przyjaciółką do końca życia. Pragnę tego z całego serca. Wymyśliłam sobie, że twój narzeczony chciał mnie pocałować. Jestem okropnie głupia. Próbuję ci szkodzić, chociaż ty życzysz mi jak najlepiej. To prawda. Przez całe życie chciałam tylko twojego dobra. Mój ojciec ma rację, mówiąc, że nie potrafię okazać wdzięczności ludziom, którzy życzą mi jak najlepiej. Głupia jestem, bo wielu rzeczy nie rozumiem. Nauczysz się. Wystarczy, że tego chcesz. Pomyśl, jak dużo już się nauczyłaś. Nie będę się już z tobą kłócić. Od dzisiaj jesteś moją przyjaciółką. Wybaczysz mi? Proszę. Oczywiście. Nigdy nie potrafiłem chować do ciebie urazy. Będę twoją najlepszą przyjaciółką. Przekonasz się. Chodź, obejmij mnie. Pomogę ci przygotować posiłek dla narzeczonego. Przeproszę go za to, co mówiłam.
Dziękuję. Nie musisz mi pomagać, bo wstałam wcześniej i wszystko już naszykowałam. W takim razie wyciągnę najpiękniejszą porcelanę i nakryję dla was do stołu. Dziękuję, przyjaciółko. Przejdę się po ogrodzie i będę czekać na Alvara. Przyłączysz się? Nie. Miłego spaceru, przyjaciółko. Do zobaczenia. Niedługo wrócę. Spokój. Ani słowa, bo zabiję. Teraz się nie zawaham i zabiję cię z zimną krwią, żebyś tylko nie należała do niego. Do Alvara. Spokojnie. Spokojnie. Tak, lepiej. Wyjdziemy stąd. Nie krzycz, bo strzelę. Nie mam nic do stracenia. Błagam, niech pan odejdzie i zostawi mnie w spokoju. Nigdy mowy nie ma. Pan Leoncio! Izaura! Spokojnie. Ani słowa, bo Izaura zostanie zabita na pańskich oczach. Na miłość boską. Pójdzie pan prosto do piekła, bo zginie przez pana. Druga kula trafi pana prosto w czoło. Niech pan pozwoli Izaurze odejść. Pozwolę. A teraz niech pan podejdzie bliżej, zdradzę panu sekret. Izaura już wie, że nie może nawet pisnąć, bo zginie. Jaki sekret pan mi zdradzi? Jest pan nie tylko najbrzydszym człowiekiem na świecie, ale i najgłupszym. Nie, błagam, panie Leoncio, nie zabiję tego idioty tylko dlatego, żeby nie hałasować. Idziemy. Niedaleko czeka na nas powóz. Ani słowa. Ani słowa, jeśli chcesz przeżyć. Wsiadaj. Proszę mnie puścić. Siadaj. Mówiłem już, że mi nie uciekniesz. Nie płacz, bo jestem na ciebie zły. Wybacz mi, kłamałam. Wszyscy o tym wiedzą, ale nie rozumiem, skąd w tobie tyle zła i co ono robi w twoim sercu. Nie jestem zła. Chciałam tylko trochę opóźnić ślub Izaury. Czyli nie jesteś złą osobą. Uważasz, że masz dobre serce. Jesteś podłą żmiją, wcielonym diabłem. Uwielbiasz zatruwać życie innym. Dlatego ojciec odesłał cię do domu. Wszyscy mają dość twoich intryg i ciebie. Wiem o tym, ale przysięgam, że nie zrobię już niczego złego. Poprosiłam Izaurę o wybaczenie, teraz jesteśmy przyjaciółkami. Co to za zmiana? Nikt się nie zmienia w jednej chwili. Mówię prawdę. Izaura chce mnie kupić od ojca i dać mi list wyzwoleńczy. Sama widzisz, że ona zawsze cię broni i życzy ci jak najlepiej. É verdade isso mesmo, Rosa. É.
Tak się zachowuje tylko prawdziwy przyjaciel. Izaura chciała dobrze, a ty byłaś zła. Już taka nie będę. Obiecuję. Od teraz zawsze będę mówić prawdę. Nigdy cię nie okłamię, mój kochany. Wybaczysz mi? Jeśli Izaura ci wybaczyła, ja też to zrobię. Przebaczam ci, bo cię kocham. Dzień dobry, ciociu. Szukam Izaury. Poszła do ogrodu. Powiedziała, że się przejdzie, czekając na Andrę. Zniknęła. Niemożliwe. Izaura na pewno jest w ogrodzie. Szukałam jej. Nie widziałam nikogo. Nie do wiary. Powiedziała, że chce się przejść. Przygotowała jedzenie dla narzeczonego. Poszukam jej. Nie trzeba, zostańcie tu. Wuj Joao już jej szuka. Jest pan przekonany, że to opuszczony dom? Wszystko sprawdziłem. Nikt się tu nie pojawi? Nie. W okolicy nie ma nikogo. Izaura może tu krzyczeć ile chce, nikt jej nie usłyszy. Właśnie tego chciałem. Proszę mi pomóc. Już. Idziemy. To będzie nasze gniazdko miłości. Gotowe. Przygotowałem dom. Może pan być spokojny. Nikt się tu nie pojawi. Zrobiłem nawet zapasy, żeby nie musiał pan wracać do miasta. Pójdę już. Nie chcę mieć kłopotów. Nie wrócę tu zbyt szybko. Proszę się upewnić, że nikt mnie tu nie będzie szukał. Niech pan się nie boi. Ten dom należał do pana komandora. Przyjeżdżał tu czasem na polowanie albo przywoził niewolnicę, żeby się zabawić. Z daleka od pańskiej matki. Wie pan, co zrobię? Zaraz Izaura będzie moja. Wreszcie spełni się moje marzenie. Jest tu kto? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dobrze, że pan przyjechał. Szukałem Izaury wszędzie, ale nigdzie jej nie ma. W kuchni też jej nie ma. Jak to? Izaury nie ma? Zniknęła. Moja głowa. Izaura. Na pomoc. Niech mi ktoś pomoże. Niech ktoś pomoże. Pomocy. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Olga Krysiak. Czytał Zbigniew Moskal. Onde o fim da tarde é lilás.